Dzień dobry Państwu. Dziś jesteśmy w Wiśle, gdzie w przyszłym tygodniu rusza trzecia edycja GT Festiwalu, a moim gościem jest Marek Bujok, główny organizator imprezy. Dzień dobry, witam. No, rusza trzecia edycja imprezy, no, którą można już tak powoli nazwać takim prawdziwym świętem motoryzacji w Wiśle, prawda? No, taki był cel od samego początku. Właśnie jako organizator GT Moto mieliśmy ambicje i dalej mamy ambicje po to, żeby nazwać to święto we wrześniu świętem motoryzacji. No i tak chcemy to prowadzić, żeby cała motoryzacja, czyli każdy aspekt motoryzacyjny na naszej imprezie się znalazł. Jakie atrakcje przewidzieliście w tym roku, na tą edycję? No, staramy się, żeby z roku na rok było coś innego, coś ciekawszego, ale też nie rezygnujemy z tego, co już było i co było fajne. Więc w tym roku, tak jak w zeszłym, mamy rynek główny, gdzie będziemy prezentować wszystkie pojazdy, które będą tutaj brały udział na tym festiwalu. Mamy Park Kopczyńskiego, gdzie te pojazdy wszystkie będzie można stać, oglądać. Mamy koncert na amfiteatrze, więc to jest takie bardziej, powiedzmy, stacjonarne. Koncert DJ-a Grumi. A oprócz tego mamy też takie rzeczy, które będą się działy na terenie całej Wisły. No i jeżeli mówimy o sobocie, no to będzie Śląska Liga Terenowa, czyli trzecia runda całego cyklu imprezy offroadowej, w której będą rywalizować zawodnicy w czterech klasach na motoparku w Wiśle, ale na samym początku właśnie w sobotę przejadą tutaj przez rampę główną i tutaj stąd o godzinie 10:30 wystartują. Potem udają się właśnie na tor i tam będą realizowane te zawody offroadowe Śląskiej Ligi Terenowej. W tym samym czasie od godziny 10 do godziny 16 będą przeprowadzane testy przed 67. rajdem Wisły, więc czołowi zawodnicy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski będą testować na parteczniku Górnośląskiej i Kamiennej. Tam mamy specjalnie przygotowany i zamknięty taki odcinek, gdzie ci zawodnicy będą mogli przygotować się do rajdu Wisły, który za 2 tygodnie po naszej imprezie zagości tutaj również w Wiśle. No oczywiście też będzie helikopter, tak jak co roku, więc będzie można w sobotę do południa latać z górnej stacji wyciągu narciarskiego z Kolnity, a po południu z motopark Wisła, więc tam będzie ten helikopter stacjonował, stamtąd będzie można po prostu wsiąść do niego i przelecieć. Tak samo będzie w niedzielę, też będzie można ten helikopter wykorzystać. W sobotę zaplanowaliśmy jeszcze afterparty, zarówno w browarze, jak i później w klubie Basenowa. To już po całym koncercie Gromi w klubie Basenowa będzie taka impreza łącząca wszystkich uczestników i kibiców całej imprezy. Oczywiście jeszcze w sobotę też planujemy strefę militarną na Skolnitym, więc na wyciąg będzie można się na górną stację tam udać i tam pooglądać też strefę militarną, a na rynku będą pozostałe samochody, zarówno tuningowe, jak i rajdowe, jak i zabytki, motocykle, offroad, więc to wszystko będzie również można widać i na rynku, i w Parku Kapczyńskiego. No, tyle atrakcji, a jeszcze planujecie no, dosyć ciekawą nagrodę główną w całym festiwalu. Tak, jak co roku firma GT Workshop ufunduje nagrodę. W pierwszej edycji był to samochód rajdowy razem ze Zbyszkiem jako pilotem, Zbyszkiem Cieślarem na prawym fotelu, czyli cała przygoda rajdowa. W drugim roku był to samochód BMW przygotowany do driftu razem z Bartkiem Ostałowskim, który dawał szkolenia, jak tym driftem się poruszać, jak wprawiać w ten samochód w ruch, powiedzmy, jazdy bocznej, bo tak to można określić. A w tym roku GT Workshop przygotował coś specjalnego, a mianowicie szkolenie i jazdę bolidem Formuły 1 na Silesia Ringu. Więc bardzo ciekawa nagroda. Nie każdy ma możliwość zasiąść i przejechać takim bolidem Formuły 1, więc myślę, że to jest na pewno bardzo atrakcyjne. No właśnie, no bo GT Festival to święto rajdowe, ale tego elementu wyścigowego no też nie zabraknie, przynajmniej w planach. Tak, w planach mamy też w niedzielę od godziny 12 do 14 zamknięcie ulicy Olimpijskiej. No i na tej ulicy Olimpijskiej chcemy właśnie zaprezentować
No jeżeli się uda ściągnięcie bolidu Formuły 4 i tutaj zaprezentowanie zawodników, którzy w tym roku biorą udział właśnie w Formule 4, jak również zaprezentowanie tam różnego rodzaju pojazdów poruszających się po drogach i nie poruszających się po drogach, dlatego że to będzie odcinek zamknięty, więc na pewno też będziemy chcieli tam puścić jakieś samochody rajdowe, może właśnie jakąś R5, może R2, żeby pokazać te różnice w tej motoryzacji, na pewno jakiś quad przejedzie też. No, chcemy po prostu pokazać całe spektrum tam przez te 2 godziny w ruchu tych pojazdów, jak to właśnie wygląda bezpośrednio już w ruchu. Żeby doprecyzować, chodzi o Tymka Kucharczyka i Kacpra Sztukę, tak? Tak, no tutaj jest plan taki, żeby Kacper Sztuka, który już potwierdził uczestnictwo na pewno w naszym festiwalu, no i tutaj pracujemy jeszcze, żeby Tymek Kucharczyk, jeżeli tam nie będzie jakichś dodatkowych testów, również pojawił się na naszej imprezie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Marek Bujok, organizator GT Festiwalu. Dzień dobry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.